To jest zasługa naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego, w ramach którego funkcjonujemy, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych mamy pewną pulę środków, którą możemy między sobą przesuwać i możemy nią dowolnie zarządzać. Tak naprawdę ta współpraca między samorządami spowodowała, że dzisiaj Gdańsk przesuwa środki na inwestycję, która będzie realizowana przede wszystkim dla gminy Bogdaniec, dla mieszkańców gminy Bogdaniec, ale i na terenie miasta Gorzowa. Będzie to ścieżka. Myślę, że jest to też sygnał po tym, kiedy my zdecydowaliśmy, że będziemy realizować przebudowę ulicy samej nawierzchni jezdni. No i fajnie, bo w tym roku zmienimy nawierzchnię na ulicy Kostrzyńskiej na tym odcinku do granicy z gminy Bogdaniec, a w przyszłym roku wybudujemy ścieżkę rowerową, co już naprawdę poprawi komfort poruszania się na tym odcinku. Stawiamy na ekologię, stawiamy na możliwość dojazdu do miasta publiczną komunikacją, ale też rowerami. Ścieżki rowerowe są bardzo ważne, szczególnie właśnie na trasach dojazdowych do pracy i myślę, że z każdego kierunku podgórzowskich miejscowości te trasy rowerowe powinny być zrobione.